Nieunikniona jest według mojej oceny strata Ukrainy. Nieunikniona. Ukraina w najgorszym wypadku będzie państwem kadłubowym, powstanie takie państwo kadłubowe. No dokładnie, to będą dzikie pola. No tak. My dopiero odkrywamy Amerykę, tak? Właśnie, żeby wtedy szef sztabu generalnego, kiedy obejmował obowiązki, wykrzyczał, że samo wojsko nie obroni. On dzisiaj twierdzi, że wielu wojskowych, że dopiero dzisiaj to odkrywają, że to no, my musimy krzewić, że całe społeczeństwo, cały potencjał przystępuje. Ależ mi odkrycie. Chciałbym zapytać pana generała, czy widzi jakąś szansę, żebyśmy jako kraj, czyli jako Polska, ułożyli sobie stosunki z Rosją zamiast przygotowywania się do wojny? Czy jest jakaś szansa na to? No w ocenie pana generała. Dotyka pan oczywiście ważnego, kluczowego pytania. Każdy, kto jest sąsiadem Rosji, powinniśmy to pytanie sobie zadawać. Pan doktor Bartosiak zabrał się za siły zbrojne, za wojsko, które nie rozumie. Nie ma żadnej wiedzy i doświadczenia i dobrał sobie w głównej mierze tak zwanych ekspertów, czy też swoich jakby doradców. Kto? Najemnicy będą nas bronić? NATO tu przyjdzie, będzie bronić. Kto? Niemiecka armia, której nie ma? No my tak, będziemy produkować amunicję, a wam będziemy wysyłać na front. No i dzisiejsza wypowiedź generała Rajmunda Andrzejczaka. Trzeba się szykować. I dodał pan generał, że na przygotowania mamy 2 lub 3 lata. No właśnie, panie generale, w takim razie, czy teraz już przeszliśmy z tych pytań, czy Władimir Putin zaatakuje NATO, na kiedy Władimir Putin no tutaj będzie chciał podjąć konfrontację z NATO? Chcę powiedzieć tak, że odnosząc się do tego, co pan tutaj zacytował, to nie są dla mnie żadne autorytety, powiem otwarcie, to nie są dla mnie żadne autorytety, bo to, że ktoś przewiduje to, co jest oczywiste, to, co się stało, przewidywanie, bo coś takiego jest w sztuce wojennej, polskiej sztuce wojennej, to jedna z takich bardzo ważnych wartości, to jest przewidywanie czy prognozowanie operacyjne czy strategiczne i powinno to być prowadzone nieustannie, ale w perspektywie jakiej? 20-30 lat do przodu. Tego typu instytucje i politycy na tym szczeblu powinni prognozować 20-30 lat do przodu. Jeżeli takie prognozy były 20-30 lat temu, to bym oddał hołd, tak? I powiedział z szacunkiem do nich, że oni to przewidzieli. Oni tego nie przewidzieli. Oni teraz to mówią na podstawie fotografii, czyli stwierdzają fakty, fotografują jeszcze aparatem jakim starej generacji czarno-białym, bo tam wiele rzeczy nie ma, nie widzą tego, nie widzą. Że to armia to nie wszystko, armia to nie wszystko, czyli czołgi, samoloty, tak, uzbrojenie, że ktoś mówi, że nie otworzy, to jest kompletnie nieporozumienie, bo potencjał, który jest zaangażowany do wojny, to w tym potencjale wojsko stanowi, czy siły zbrojne, wie pan, to jest 20%, to jest tylko 20%. Jego zdolności, wyszkolenia, morale, dyscypliny, tam wiele innych jest tak zwanych cech czy wartości, które mówi się, czy armia jest gotowa, czy nie i tak dalej. Ale to przede wszystkim jest społeczeństwo czy naród danego państwa broniącego się, czy prowadzącego działania ofensywne. To jest ten naród, jego tożsamość, jego wola, gotowość do prowadzenia wojny, chociażby wspierania polityków, to jest zaufanie do polityków i tak dalej, do wojska zaufanie i tak dalej, który jest też obronnie i psychologicznie czy przygotowany do tego, ma swoje zadania i obowiązki i jest maksymalnie zagospodarowany, tak, i tak dalej, ale 80% to jest co? Społeczeństwa, które nie jest zaangażowane w tych strukturach, które będzie pracować w gospodarce narodowej, ale która musi dokonać na okres wojny konwersji w celu zabezpieczenia potrzeb walczącej armii, bo wszystko musi być skierowane potrzeby frontu i oczywiście też na rzecz społeczeństwa, które miało żyć i tak dalej, funkcjonować. Ale rozumiem, że to już teraz powinniśmy robić, tak? To wszystko musi być przygotowane. A gdzie ono jest? My dopiero odkrywamy Amerykę, tak? Właśnie, żeby wtedy szef sztabu generalnego, kiedy obejmował obowiązki, wykrzyczał, że samo wojsko nie obroni. On dzisiaj twierdzi, że wielu wojskowych, że dopiero dzisiaj to odkrywają, że to no, my musimy krzewić, że całe społeczeństwo, cały potencjał przystępuje. Ależ mi odkrycie Ameryki. No, na podstawie czego? Rosyjskich bagnetów, które ukryły w oczy dopiero, tak?
A Rosja co zrobiła? No Rosja, co się dzieje? Jakie procesy tam nastąpiły? No przecież to też... Gospodarka wojenna. Ale nie oceniamy tego, to też fałszywie patrzymy przez pryzmat jeszcze wypaczonego, tak, opinii, wykreowanego przez rosyjską dezinformację, bo my tego oczekujemy, że rosyjski żołnierz zapijaczony, słabo wyszkolony, w ogóle głupi, cigołop tam, on nie potrafi walczyć, to w ogóle to co tam, to nie standardy natowskie, tam jakieś powymyślane głupoty kompletne. A się okazuje, że żołnierza ukraińskich zapytać trzeba ukraińskich żołnierzy. Oni najlepiej wiedzą, a nie my. Nie nasi eksperci, którzy wymyślają po prostu na podstawie czego? Rosyjskiej dezinformacji. Bo rosyjska dezinformacja podaje nam to, co my chcemy usłyszeć, ale to podaje w miksie różnego rodzaju informacji, które są wiarygodne, niewiarygodne i tak dalej. I podaje nam, że żołnierze rosyjscy nie mają broni, nie mają co jeść, biedni stoją pod drzewem. Przeterminowane jedzenie. Czy pan myśli, że rosyjski żołnierz miał telefon komórkowy, nagrywał i opublikował na jakichś tam mediach społecznościowych? Przecież to jest reżyserka. To nawet sami Ukraińcy mogli zrobić. Ale my to kupujemy, bo my tego oczekujemy. My chcemy. Ale to osłabia co? Naszą czujność, naszą przezorność, niemobilizację, osłabia nas. My się nie mobilizujemy, nie uświadamy sobie, co trzeba zrobić, żeby tego żołnierza pokonać i tak dalej, i tak dalej. To i o to Rosji chodzi właśnie, żeby osłabiać i zaskakiwać. I zaskakiwać wtedy, kiedy... Oni... No dobrze, panie generale. I to jest cała filozofia. I teraz całe rosyjskie społeczeństwo zostało do tej wojny wciągnięte. Całe rosyjskie społeczeństwo, że tam ktoś demonstruje, że ktoś tam się przeciwstawia. W dużej mierze chcę paniom powiedzieć, że to jest wyreżyserowane. To jest jakiś swoisty wentyl bezpieczeństwa. Robią to rosyjskie służby, posycają takie nastroje, ale to jest kontrolowane. To się nie wymyka spod kontroli. Śmierć Nawalnego była też w sposób kontrolowany, zaplanowana, nieprzypadkowo w tym czasie. To wszystko jest reżyserka pod określonym celom. To nie jest przypadek, to nie jest przypadek, tam nie ma nic przypadkowego. Jeżeli NATO nie zareaguje adekwatnie do tych planów i my też nie będziemy gotowi, w mojej ocenie nie będziemy jeszcze gotowi za 3 lata. My mamy do odrobienia bardzo dużo, zbudować chociażby zaplecze, panie generale, mamy i tak dalej. Pierwszego widza na słuchawce. Dzień dobry, czy się już słyszymy? Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Jak pan ma na imię? Jacek Rachowiek. Dzień dobry, panie Jacku, skąd pan do nas dzwoni? Oświęcimy. No i słuchamy, panie Jacku. Chciałbym zapytać pana generała, czy widzi jakąś szansę, żebyśmy jako kraj, czyli jako Polska, ułożyli sobie stosunki z Rosją zamiast przygotowywania się do wojny? Czy jest jakaś szansa na to w ocenie pana generała? Dotyka pan oczywiście ważnego, kluczowego pytania. Każdy, kto jest sąsiadem Rosji, powinniśmy to pytanie sobie zadawać. No ale pan dobrze wie, że do tanga trzeba dwojga. No to przecież to do nas nie zależy. Ale też nie jesteśmy przecież w określonej rodzinie. Czyli jesteśmy w NATO, jesteśmy w Unii Europejskiej. I tu jest potrzebne wypracowanie wspólnego jakiegoś stanowiska, konsensusu w tej sprawie. Też pytanie, na ile Rosja by, jaką my rolę byśmy pełnili w takim rozmowach. To pytanie właśnie jest, prawda? Też, w mojej ocenie Putin na to nie pójdzie i to już jest, jak się mówią, rozmowa, przyjdź pan wczoraj, czy to jest rozmowa, to trzeba o tym porozmawiać kiedy? No po rozpadzie Związku Radzieckiego, kiedy Rosja wychodziła, mówiąc na swoje i tak dalej, pewne rzeczy przewidywać i Zachód tu też otwierać oczy Zachodowi na te rzeczy, a nie odwracać się tyłem i tak dalej, tylko rozmawiać i budować też jednocześnie swoje zdolności i gotowość do tego i nie dawać możliwości, żeby Rosja odbudowała swoją potęgę w oparciu o to, co sprzedawała do zachodniej Europy. No to są już grzechy zaniedbań i zaniechań tamtego czasu, który się nie odrobi. Rosja praktycznie, Putin jak przyjmował władzę, bo szanowny panie, ja tu chcę też zwrócić uwagę na to, powiedział jeszcze jedno bardzo ważne zdanie, które też nam, niektórym to było niewygodne i je tego nie zauważyli i tego nie chcieli słyszeć, bo w tych relacjach z Rosją dominowała chciwość, robienie interesów za wszelką cenę, zabiła dalekowzroczność, przezorność i tak dalej. Tutaj obowiązują pewne rzeczy, które są trwałe w tej przestrzeni i one są niezbywalne. Je nikt tutaj nie może wyeliminować, a szczególnie szczególny grzech, czy grzech takim jest, jakim chciwość. Więc Putin w oparciu o to, co właśnie przyniósł władzę, powiedział co? Że Rosja ma być mocarstwem surowcowym, że to jest też jej potęga i to jest prawda i uzależnić
te zasoby, od zasobów, jakie posiada, zachodnią Europę, bo tego Zachodowi brakuje. A żeby być konkurencyjnym tej rywalizacji już świata, czy gospodarki globalnej. No oczywiście to kupili. No dokładnie, panie generale. Putin powiedział to na konferencji w Monachium. Tak, tak, prawda. No więc właśnie, ale tego nikt nie usłyszał. Nikt nie usłyszał i trzeba było tym grać. Jedni, drudzy byli sobie potrzebni, trzeba było zbudować. Tu nie ma, w polityce nie ma jasnych rzeczy oczywistych, prostych i tak dalej. Jest gra, ale gra, którym trzeba coś zyskać, ale żeby nie stracić, tylko stracić. Nie dać się wciągnąć, nie dać się zmanipulować, nie dać się czym? Stać się narzędziem w realizacji polityki. I to się stało. Chciwość zabiła dalekowzroczne myślenie na Zachodzie, a także naszą przezorność, naszą też tutaj, no, są tą pamięć historyczną i tak dalej, która siłą rzeczy powinna być zawsze, powinna być zawsze. Panie generale, ale w obecnej sytuacji, jak pan to naświetla, tak jak pan to ocenia, czy wojna jest nieunikniona? Nie, nie powiedziałem, że nieunikniona, tylko może dojść tak, nieunikniona jest według mojej oceny strata Ukrainy. Nieunikniona. Ukraina w najgorszym wypadku będzie państwem kadłubowym, powstanie takie państwo kadłubowe. No dokładnie, to będą dzikie pola. No tak, ale jeszcze co, no, to wywoła poważne perturbacje, osłabi wschodnią flankę NATO, czyli tutaj najbardziej to uderzy w naszą przestrzeń, tak? Czyli Polskę i tak dalej. Bo my będziemy buforem, tak, tak jak w 1939. Tak, ale też i wrócimy do czasów zimnej wojny, czyli będziemy na tym styku, tak jak była Niemiecka Republika Federalna z Układem Warszawskim, tak? I będzie tutaj podejmowane różne wysiłki. Może dojść do zamrożenia właśnie o to, ale to nie będzie dla nas komfortowa sytuacja i także dla Europy. Bo dlaczego? W jakim kontekście? No to trzeba widzieć także tej przestrzeni geopolitycznej, w którym są Stany Zjednoczone. One są wikłane głównie w problemy, które są na zachodnim Pacyfiku. Ich pozycja słabnie. Dzisiaj Stany Zjednoczone nie są hegemonem. Dzisiaj jest układ 2 plus 2 w tej przestrzeni geopolitycznej. Są dwa supermocarstwa, czy są Stany Zjednoczone i Chiny. Chiny, które one rosną w siłę, one mają zapędy i słusznie i plany objęcia tą roli hegemona. Stany Zjednoczone słabną i są dwa mocarstwa, jest Rosja i Indie. I dzisiaj jest gra, patrząc na tą wojnę w Ukrainie, ale to jest takich konfliktów na świecie jest około 30. My o tym nie zapominajmy, że żadne z konfliktów, które są w przestrzeni globalnej, wojna w Syrii, w Iraku, Afganistanie, w Libii i tak dalej, one się nigdy nie zakończyły, nie kończą. Dlaczego tak wszyscy boimy się tej Rosji i czy rzeczywiście jest tak, że... Bo może jest tak, że to nie jest tak, że Putin jest nieobliczalny, tylko Putin jest właśnie obliczalny. Czy może bardziej Zachód jest obliczalny, że po prostu się boi tej Rosji? To ja ciągle... I jeszcze chciałbym taką gwiazdkę, panie generale, o uderzenie uprzedzające, bo wiem, że pan kiedyś wspominał też o takowym uderzeniu. Co to by miało oznaczać w naszym przypadku? No to się odniosę, to jest o doktrynie obronnej Rzeczpospolitej. Tak, czy dotyka pan tego istotnego problemu? Otóż jeszcze raz, na wojnę w Ukrainie trzeba patrzeć przez pryzmat globalny, tych procesów, które w przestrzeni globalnej. Wojna w Ukrainie jest synchronizowana z wojnami, które się toczą w przestrzeni globalnej, tymi konwencjonalnymi, tak zwanymi wojnami drugiego rzędu. To nie jest wojna pierwszego rzędu, drugiego rzędu, ale one odgrywają istotne role w pewnych przestrzeniach. Tak? Jest wojna na Bliskim Wschodzie dzisiaj, Hamasu, czy Izraela z Hamasem i to się rozlewa tam i tak dalej. Widzimy, jakie tam działania są podejmowane i ta wojna się szybko nie zakończy. Bo nikt nie jest zainteresowany z tych stron konfliktu, żeby ona się zakończyła. Tak? Nikt nie jest zainteresowany, że wojna się w Iraku zakończyła, żeby ona się w Libii zakończyła, żeby ona się w Syrii zakończyła. Nikt nie jest zainteresowany. Proszę zobaczyć, jak dochodzimy do jakich... Bo pytanie się pojawia, w imię kogo i czego te wojny są prowadzone. Na pewno nie w imię społeczeństwa i narodów, bo te narody są najbardziej cierpią, tak? A tą wojnę prowadzą kto? Tam gdzieś w pewnych przestrzeniach politycznych ktoś tak tym wszystkim steruje. Tak, te procesy są, zachodzą i tu jest gdzie wielka gra. Wielka gra, którą toczą właśnie ten układ sił 2 plus 2, czyli dwa supermocarstwa, Chiny i Stany Zjednoczone i dwa mocarstwa, Rosja i Indie. Indie są tutaj mniej aktywne w tej przestrzeni, bo oni generalnie tą przestrzeń tam mają, mają tam potężny swój kontynent i tam mają swój potężny naród i tam mają Pakistan swojego sąsiada, który są zantagonizowani. I to w zasadzie z punktu widzenia kultury tego narodu, buddyzmu, to nie jest naród agresywny, to nie jest, który
dominuje, który przestrzeń poszerza kosztem swoich sąsiadów. A nie ma też potęgi na tyle morskiej, żeby też w przestrzeni morskiej dominować. Tak? A więc wykorzystuje swoje położenie, swój potencjał po to, żeby wykorzystać go w swoim interesie. Więc dzisiaj jest i to pytanie, dlaczego ta pomoc tak była okazywana? Po pierwsze, działało rosyjskie odstraszanie nuklearne. Putin za każdym razem straszył bronią jądrową. Działało, odstraszało. Ale z drugiej strony to mógł być też dla Zachodu i głównie Stanów Zjednoczonych taki swoisty wytrych, żeby usprawiedliwiać to swoje działanie, bo cel polityczny Stanów Zjednoczonych w tej wojnie, jakim jest Ukraina prowadzi z Rosją, czy Rosja z Ukrainą, mają swój cel polityczny. Jaki? Czy my jego zidentyfikowaliśmy dobrze? Czy my mamy jasną odpowiedź na pytanie, jaki Amerykanie sobie stawiają cel tej wojnie, tak, i takiej pomocy? A co jeden z polityków czołowych, ja już nie pamiętam nazwiska, znaczy mniej więcej wiem, ale nie chciałbym tutaj powiedzieć, że to on powiedział akurat, ale to był jeden z pierwszej półki. Co on powiedział? Że Rosja tej wojny nie może wygrać, ale nie powiedział, że wojnę tą Rosja ma przegrać. To jest różnica. A Ukraina tej wojny nie może przegrać, a nie powiedział, że Ukraina ma tą wojnę wygrać. Jest różnica w tych słowach? Tu jest zaszyta strategia amerykańska. Czy Amerykanie tak, bo nie są zainteresowani Amerykanie, żeby Rosja przegrała do tego stopnia, żeby została zwasalizowana przez Chiny i stała się, co? No, Chiny tym samym potęgą, bo Chinom brakuje czego? Tego, co ma Rosja. A czego brakuje Chinom? Zasobów. A z kim Chiny graniczą? Jak te ramię logistyczne wygląda? Mają najdłuższą granicę lądową z Rosją, z Syberią, gdzie tam przecież te zasoby są, tak? Nasz widz, Wielka Stopa, zadaje pytanie o teorię Jacka Bartosiaka i w ogóle całą armię nowego wzoru. Jaki jest pana stosunek do... Proszę o następne pytanie. O następne? Tak. No to jest jakby... No przecież to są aberracje. Aberracje? Aberracje. A dlaczego? Jaka armia 100-tysięczna? A gdzie są do naszych warunków? Jaka armia? Jak wyszkolona? Co, jednostki specjalne? My mamy zdolność mieć każdej przestrzeni. Armia wzorowego wzoru to była imaginacja. To imaginacja. Oczywiście w dużej mierze zbudowana na anglosaskiej sztuce wojennej, oderwana od sztuki wojennej, która jest to sama europejskiemu teatrowi działań. Ja z panem Bartosiakiem brałem udział w debatach i dyskutowałem. Ja się zgadzam z jego wiedzą geopolityczną. Mhm. Natomiast pan doktor Bartosiak zabrał się za siły zbrojne, za wojsko, które nie rozumie. Nie ma żadnej wiedzy i doświadczenia i dobrał sobie w głównej mierze tak zwanych ekspertów, czy też swoich jakby doradców z wojsk specjalnych, tak, którzy zdominowali to myślenie. No, ja w wielu tutaj aspektach się nie zgadzam, bo armia, my musimy mieć armię liczną, tak, przygotowaną do obrony terytorium, przygotowaną, wyposażoną, posiadającą zdolności, posiadającą rezerwy, czyli będące krotnością, czyli powinniśmy być potencjał nie mniejszy. To jest, ja mówię, na podstawie obliczeń, które czyniliśmy w sztabie generalnym, to jest nieuchronne, to jest matematyka, teren, możliwości, kierunki operacyjne, 5 na ścianie wschodniej i tak dalej. To jest minimorum, to jest 260 tysięcy żołnierzy, tak? Czyli a rezerwy, w jaki sposób my odbudujemy i jakie rezerwy? Powinniśmy mieć krotnością, 3-4-krotne tą ilość armii pokojowej na czasów wojny. Czyli powinniśmy mieć około 1 000 000 rezerwistów. A gdzie my je mamy? Kto to zbuduje i kiedy? Jak to powstaje? One mają być już gotowe. Rezerwy nie będziemy przygotowywać wtedy, kiedy wybuchnie wojna, tylko one muszą być gotowe na uzupełnienie strat już w pierwszych godzinach wojny. Bo będą straty, 10-15%. No trzeba uzupełniać, czyli rezerwy muszą być już przygotowane, zdolne do wprowadzenia. No to jak? Armia 100-tysięczna? Jak my tu chcemy? Zawodowa tylko? Tak? My musimy wrócić do armii z poboru. Nie ma innego wyjścia. Jeżeli chcemy zbudować tylko ta służba wojskowa, no to ma być prawem, obowiązkiem, nie takim, że my mówimy, że pan ma iść do i karać pana, jak pan nie pójdzie. Nie.
pan ma się poczuwać w obowiązku, że pan odbywa służbę wojskową, bo po pierwsze, pan spełnia swój obowiązek jako obywatel wobec siebie samego, bo naród w naszym położeniu jest sobie winien obronę. Kto? Najemnicy będą nas bronić? NATO tu przyjdzie, będzie bronić? Kto? Niemiecka armia, której nie ma? Którym dzisiaj rozstrzygnięty został konkurs na amunicję, to Niemcy zgarnęli, tak. Mówicie, my będziemy produkować amunicję, a wam będziemy wysyłać na front. Pytanie brzmi po prostu, dlaczego ja wciąż nie mogę uwierzyć to, co pan uważa, oczywiście z szacunkiem do tego, co pan uważa. Dlaczego ja nie mogę uwierzyć w to, co wy opowiadacie o tym jakimś przyszłym konflikcie? O tym, że może być wojna, tak? Tak, dokładnie. Panie generale, to jak to jest? Że co, pani nie wierzy, że będzie wojna? Tak, oczywiście. Ja się cieszę, że pani tak mówi. To, oczywiście, że tak, ale ja jako wojskowy ja nie mogę tak mówić. Ja nie mogę mówić o tym, że moja obecność w tej przestrzeni jest bezużyteczna. To nie dlatego, że mam wywołać wojnę. Tylko ja mam być gotowy, że pani się tak mówiła. Że pani tak mówiła. Właśnie tak. Ja mam mówić, że wojna ma być, mam być gotowi, a pani mówić, że ja się czuję bezpieczny, ja wierzę w wojnę. Bo ja nie wierzę. Znajomi, niestety niektórzy znajomi chyba zbyt bardzo, że tak powiem, w to uwierzyli i naprawdę. Ale tutaj cyrki, ja uważam, że wciąż jesteśmy w tym NATO. To dajmy sobie spokój, to kwestię musimy liczyć zawsze na siebie. Ja mówię, to co nasze, za 20-30 lat NATO może nie być, tak? Ale ja słuchałam tego wywiadu z Carlsonem, oczywiście zakładam margines błędu, że Putin może kłamać, ale mówił i wyraźnie, że po prostu, ale on wyklucza coś takiego, żeby on sam miał. Szanowna Pani, ja też bardzo chciałbym wierzyć Władimirowi Putinowi, ale ja odnoszę wrażenie, że... Zatem Niemcy na przykład tutaj realnie to Zielony Ład powodują, to jest, co jest forsowane tutaj, to realnie to jest żywność, to jest pierwsza dla człowieka. Ale oczywiście bo ja chcę odpowiedzieć na Pani pytanie. Wszystko to, co pani mówi, jest oczywiście ważne, to jest związane z bezpieczeństwem, ale ja mówię o bronie militarnej, czy to, co należy do wojska, oczywiście to, co jest istotne i co jest istotne. Oczywiście wojska. Po to wykładamy pieniądze, że mamy być gotowi do tego, nie do tego, żeby wojować w Polsce, na terytorium Polski, jeszcze raz powtarzam, to nie jest, tylko żeby do tego nie doszło. W związku z tym trzeba się szkolić, trzeba mieć sprzęt, trzeba wiedzieć, jak się bronić, bo to Rosja będzie obserwować. Rosja, jeżeli zidentyfikuje, że my nie jesteśmy gotowi, jesteśmy łatwym łupem, a społeczeństwo popłochu ucieknie, młodzi ludzie uciekną i ta jest... Nie, ja absolutnie bym została i to na swoim miejscu, w swoim wieku, Ale wie pani, ja mówię, to jest... Nie, mam z Bożą opiekę. No to bardzo cieszy mnie, to ja z takimi ludźmi chcę walczyć, także chcę zostać i w imieniu ich walczyć, tak? Dla ich do... walczyć, nie, ale... nie, po prostu spojrzeć w ogóle wszystkiemu, każdemu przeznaczeniu, nie oddalawszy się od swojego przeznaczenia. Wszystko jest. Natomiast żyjemy w czasie, gdzie wojny bywają, przestrzeni będą, tego nie unikniemy. To nie jest dlatego, że tak sobie życzymy, tylko to nie od nas zależy. Ukraińcy, jako nie mówię cały naród, ale tam niektórzy ludzie, tak, Ukraińcy, no zauważyłam, że oni realnie na przykład potrafią kogoś wyzywać. Ale wie pani, ja nie mogę patrzeć przez pryzmat tych wypadków jednostkowych, czy nawet jakichś tam nam zdarzeń. Ja muszę patrzeć przez... No. I tam był wywiad tak naprawdę na żywo z Rosjanami w tej książce i ja teraz tak już tytułu nie pamiętam, no bo dużo książek czytam. No i kurczę, okazało się, że oni tak naprawdę no chyba są życzliwi jako ludzie. Tak, no wie pani... To nie ludzie. Ja jeszcze raz powtarzam, przecież ani naród rosyjski, ani naród... Putin jako ten wówczas jest bardzo ostrożny. Niech pani posłucha. Nie, to co pani mówiłem, że te wojny to nie chcą społeczeństwa ani w Iraku, ani gdzie tych wojen nie chciał, tylko widzi pani, są siły, którym zależy na tym, żeby te wojny istniały. Są one, są zidentyfikowane. Nie, to jest Putin, to jest całe zaplecze jego. Nie, to, nad nimi jest, cały jest przemysł, nad nimi.
To wszystko jest potężne siły, interesy, pieniądze. Wie pani, to są chciwość i tak dalej. To jest, Putin jest oczywiście narzędziem, to jest oczywiście w tej realizacji określonej polityki, za tym stoją oligarchowie i tak dalej, mnożyć dzisiaj netokraci i tych sił jest bardzo dużo, bardzo dużo. Ale o ile ja przypuszczam, że Putin ma jakieś swoje interesy, żeby naprawdę tam być na tej Ukrainie, o tyle tutaj przypuszczam, że nie ma żadnego interesu tak naprawdę. To nie tak, to nie tak. Rosja zawsze zmierzała do Europy do połączenia się z Niemcami. Ja pamiętam spotkanie, jeżeli pani pozwoli, to skończę. Szanowna bo ja, nic pani mnie przekrzykuje, tak, ja nie zdążę nic tak, powiedzieć. Tak, bo jak tu państwo będą nachodzili na siebie, to się nie zrozumiemy. Jeżeli pani mnie pyta, to ja staram się odpowiedzieć, a później pani może... Właśnie nie, niestety, ale w kontekście mojego regionu, do którego Niemcy mieli pretensje, to ja tutaj bardziej obawiałem się właśnie nie tych Rosjan, a niestety Niemców. Niemcy. No to nie do końca się mogę zgodzić. Tak, ja powiem tak. Nie zgodzę. Wie pani co? Nie, bo jeśli by oni mieli pretensje, to nie, pani posłucha. Tylko jak moglibyśmy odpowiedzieć, bo pani ja nie mogę to, to tak. Pani to... posłucha, ja... A, właśnie na temat Niemców. Nie, pani pozwoli, bo to jest, wie pani, to jest, nie można patrzeć na tą przestrzeń przez pryzmat Niemca czy ruskiego, bo to jest, wypacza się cały pogląd, więc pani pamięta, że nie. No więc patrzmy na tą przestrzeń z punktu widzenia historycznego, doświadczeń historycznych naszych. Nie możemy tego, tylko uważać, że dzisiaj się historia od nas zaczyna. Nasza historia się zaczyna chwilą powstania państwa. No i teraz, jeżeli popatrzymy, co tej przestrzeni przez ponad tysiąc lat towarzyszyło, to są cmentarze, to są ofiary, to są bohaterowie, którzy nas zobowiązują do innego myślenia. Nie myślenia kategoriami dzisiaj, czy chcieństwa, czy sobie widzimisię. Nie tak się nie buduje świadomości, tak się nie buduje siły państwa. W naszym położeniu nigdy, jeżeli się to pominie, to będziemy mieli to, co za chwilę może się stać. Bo wyzuliśmy się z pewnych rzeczy, wartości, które są naszym obowiązkiem wobec tych, którzy zginęli. Wobec tych, którzy zginęli w Katyniu, wszystkich miejscach kaźni, zostali zamordowani, zamęczeni, wypędzeni, zmarnowani, upokorzeni i nie możemy tego sobie mówić, że się historia na tym zakończyła, bo się nie zakończyła i nie zakończy nigdy, jeżeli tak będziemy myśleli. Dobrze, szanowna dziękuję pani, bardzo. Dziękujemy za pytanie. To już było ostatnie dzisiaj, panie generale. To nie było pytanie. No tak, kończymy naszą dzisiejszą wieczorną rozmowę. Bardzo państwu serdecznie dziękujemy za te liczne telefony. Też za bardzo interesujące dyskusje na czacie. Życzymy państwu miłego wieczoru wtorkowego. No i może doczekamy się tej wielkiej debaty gigantów, jak pan generał tutaj wspomniał z doktorem Jackiem. No ja nie chciałbym się tutaj wpisywać w wielki... Nie, ja jestem... Ja jestem normalnym generałem. I tym kończymy. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.